Tablety graficzne, znamy już to urządzenie, bardzo pomaga w nauczaniu, szczególnie jest przydatne w nauczaniu też na odległość, bo tu był problem, jeżeli chodzi o matematykę, fizykę, chemię, te trudne przedmioty, które sprawiają uczniom jednak, jakby nie było, największe trudności. W związku z tym nauczyciele mogą w bardzo atrakcyjny i taki przyjazny sposób przedstawić te zagadnienia właściwie z każdego przedmiotu, ale skupiam się na tych takich najtrudniejszych politechnicznych przedmiotach. No można właściwie wykorzystać w każdym przedmiocie, natomiast wiadomo, że te nauki ścisłe są takie najtrudniejsze dla młodzieży. W związku z tym tutaj mówię właśnie akurat nie o matematyce, fizyce, gdzie bardzo ładnie można na tym pisać, rysować, przedstawiać wiele rzeczy, grafiki robić. Także są to urządzenia, które bardzo nam pomogą w nauczaniu, takim przyjaznym i uatrakcyjnieniu tego nauczania. Wszyscy jesteśmy wzrokowcami, w związku z tym, jeżeli nauczyciel jest w stanie narysować, wyświetlić, przedstawić, zaznaczyć kolorami, zrobić zrzut ekranu, wysłać to uczniom, to myślę, że jest to bardzo przydatne. Tylko wymieniłem kilka funkcji, ale jest to urządzenie bardzo zaawansowane, w związku z tym też i nauczyciele, którzy są już przeszkoleni w różnych tego typu właśnie urządzeniach, na pewno w 100% je wykorzystają. No oczywiście wolelibyśmy, żeby tej pandemii nie było, natomiast na pewno można teraz robić wiele takich miksów, bo część zajęć, ale takich tylko dodatkowych, które nauczyciel sobie na przykład zaplanuje z własnej inicjatywy, chciałby coś przesłać uczniom, czy spotkać się z nimi po lekcjach, a w wielu szkołach duża grupa uczniów jest dojeżdżająca, w związku z tym też te autobusy generalnie tak odjeżdżają około godziny 15-16. Zawsze jest taka możliwość, że mówi, słuchajcie, na dodatkowych zajęciach, na przykład kto tego nie zrozumiał, ale kto chciałby więcej, albo kto chciałby się przygotować do jakiegoś konkursu, możemy się spotkać po południu w systemie na przykład Teams i z wykorzystaniem tego takiego tabletu graficznego. Taką możliwość oczywiście dają, one uatrakcyjniają, bo za pomocą systemu Teams można się spotkać, porozmawiać, pewne rzeczy wyświetlić, ale już jeżeli chodzi o wyświetlenie ekranu, znaczy wyświetlenie jakby zadania matematycznego, fizycznego, to w tym momencie jak nauczyciel pisze, to uczeń to wszystko też widzi. Także to jest zdecydowanie łatwiejsze, plus mówię wiele dodatkowych innych funkcji, ale daje to możliwość takiego dodatkowego spotkania się z nauczycielem, który chciałby uczniom jeszcze dodatkowo pomóc.